No to widać, że akwaryści Rafał z tej strony. Nagrywam w swoim fiszunku malutkim, znaczy protoplaście fiszumu, czyli w moim garażu. Co my tu mamy? Moi drodzy, to jest akwarium, które widzieliście jakiś czas temu. Jest to właśnie skrzynkowe akwarium. Dla przypomnienia dla wszystkich, dlaczego skrzynkowe? Dlatego, że to akwarium stoi na takich z jabłek, czy tam od jabłek, czy od innych warzyw skrzynek. W których kiedyś coś przewoziłem. Nie wiedziałem, jak nazwać akwarium, w związku z tym akwarium nazywało się skrzynkowe. W pytaniach, znaczy zadałem Wam pytania, co byście mi polecili takiego zbiornika. Ja tu chciałem małe pielęgniczki. No i chyba tutaj będą jakieś małe pielęgniczki. Natomiast wpadłem jeszcze na pomysł inny, co tu jeszcze może z nimi pływać. No dobra, ale nie o tym ten film. Słuchajcie, akwarium ma około miesiąca. Nie wiem, czy widzicie, jak tutaj roślinki już poszły do przodu. No poszły. Czy to chlorofili jest to z tyłu, naprawdę się rozrosły. Czy tutaj kryptokoryna. Tak naprawdę, słuchajcie, zadziwiająca rzecz. Ona zgubiła część liści, po czym zaczęła od razu odrastać i muszę przyznać, że odrasta całkiem spoko. No dobra, ale nie o tym jakby ten film. Słuchajcie, od pewnego czasu, tego niestety nie widać tutaj, dlatego, że jestem po czyszczeniu tego zbiornika. Przed swoim wyjazdem na wakacje. Słuchajcie, trochę żałuję, że nie zrobiłem jednej rzeczy przed kręceniem filmu. Właściwie żałuję, że to nie nagrałem. Otóż wyobraźcie sobie, że w tym akwarium pojawiły mi się śnice. Śnice, czyli tak zwane cyanobakterie. Nie wiem, czy postaram się uchwycić gdzieś. Tutaj jeszcze chyba było trochę. Ja je zdjąłem z podłoża, naprawdę tutaj pojawił się straszny kożuch. I mimo, że akwarium w tym momencie, no może wygląda jeszcze w miarę przyzwoicie. Uwierzcie mi, wcale tak przyzwoicie nie wygląda. Dlatego, że no te śnice jednak tutaj dały trochę w kość. Tak naprawdę całe dno, które tutaj było, było usiane taką zieloną mazią. Tak naprawdę właziła ona też część na rośliny. Tutaj na przykład tą zwarteczkę po prostu zadusiła. Nie wyglądało to fajnie, no ale cóż, no, śnice się zdarzają bardzo często w akwariach. Zaraz Wam opowiem, dlaczego się pojawiały w akwariach i dlaczego pojawiło się w tym właściwie. Jak zauważycie, oprócz ślimaków, które tutaj ampulary, które tutaj pływają, w tym akwarium nie ma jeszcze żadnego innego życia. To znaczy nie ma żadnych ryb, nie ma żadnych krewetek, chodzą sobie chyba tylko 3-4 ampularia. Miały one jakby ten zbiornik troszkę szybciej zaszczepić, natomiast podłoże, dla przypomnienia powiem Wam, jakie tu poszło. Tu poszedł piach, który był zaczerpnięty z innego akwarium, czyli piach całkowicie żywy, piach, w którym znajdowały się bakterie. W związku z tym chciałem, żeby ten po prostu zbiornik szybko dojrzał. No i jak widać, ominęło go tutaj jakaś duża inwazja glonów. Nie było tego, to znaczy nie było sytuacji takiej, że po posadzeniu roślin wszystko zaczęło się glonić. Po prostu w sposób naturalny rośliny się szybko zaaklimatyzowały. To podłoże było żyzne, to podłoże było aktywne. Już bakterie aktywne w jakieś tam związki, które przyczyniły się do tego, że te rośliny mają z czego pobierać pokarm, ale do rzeczy. Ja to akwarium, tak naprawdę ja nie jestem rośliniarzem, to akwarium miało być dla ryb. Ale to akwarium postanowiłem, że będzie też takim moim malutkim testem. Wiecie, ja też nie wiem wszystkiego. Nie jestem alfą i omegą, tym bardziej w tematach roślinnych. Natomiast no, zawsze uważam, że warto wiedzieć i zawsze uważam, że warto, żeby pewną wiedzę zdobywać. W związku z tym miał to być taki też dla mnie poligon też doświadczalny w przypadku gatunków ryb. Ale nie o to chodzi. Słuchajcie, na całym dnie pojawiło się tutaj, jak Wam mówiłem, śnice. Ja te śnice tak naprawdę zdejmowałem wężykiem małym. Wężykiem, który służy do podawania CO2. Tak, żeby jak najwięcej tych śnic zdjąć, jednocześnie jak najmniej zebrać podłoża. No ale oczywiście też po to, żeby jak najmniej wody z tego akwarium podczas czyszczenia wyjąć. Żmudna robota, strasznie żmudna. Tak naprawdę narobiłem się przy tym strasznie. Zły byłem po prostu jak nie wiadomo co. No cóż, ale trzeba było to zrobić. I żałuję jeszcze bardziej, że to zrobiłem. Dlatego, że mogłem Wam tak naprawdę nagrać o tym film.
to byłby naprawdę bardzo fajny materiał o sinicach, no ale póki co musimy działać z tym, co mamy. W związku z tym opowiem Wam o sinicach na przykładzie właśnie tego baniaczka. To znaczy, jak będę z tymi sinicami dalej walczył w akwarium. Może zacznijmy od tego, czym są sinice. Słuchajcie, sinice to są bakterie. Bakterie, które tak naprawdę są wszędzie. Ich zalążki są nawet w wodzie wodociągowej, w wodzie kranowej. Występują one w oceanach, występują one w morzach, występują one w jeziorach. Występują tak naprawdę wszędzie. Jeszcze jakiś czas temu sinice były zaliczane do glonów. Błędnie oczywiście. Ale w chwili obecnej już zakwalifikowano je do bakterii. No i tego się trzymajmy, ale to jest jakby najmniej istotne, czy to jest bakteria, czy to jest glon. Jak wyglądają sinice? Ja Wam tam pokażę na zdjęciach za chwilę. Sinice to jest takie obrzydliwa plecha, która tworzy się na podłożu, na roślinach, na dekoracjach wszelakiego rodzaju. Tak naprawdę wygląda to ohydnie, wygląda takie glutowate, śluzowate, obrzydliwe, naprawdę obrzydliwe. Ryby tego nie chcą jeść, krewetki tego nie chcą jeść, generalnie ohyda. Generalnie sinice pojawiają się w wielu zbiornikach, nawet w naszym polskim Bałtyku. I teraz Wam powiem, dlaczego się pojawiają. Dużo ludzi twierdzi, że sinice pojawiają się w akwariach, które są przerybione. Czyli gdzie jest dużo związków przemiany materii, gdzie nie jest za często podmieniana woda. Bardzo często na forach, gdzie pojawiał się wątek o sinicach, jednym z rad było: szybko podmień wodę, widocznie nie podmieniałeś wody, masz syf w akwarium dlatego, że nie zajmujesz się akwarium. Generalnie różne takie teorie, które tak naprawdę nie powinny padać i tak naprawdę zaraz Wam powiem, że większość z tego to jest działanie szkodliwe. Naprawdę. O ile można powiedzieć, że jeżeli pojawiały się krasnoroste, no to krasnoroste wiadomo, że jeżeli nie robisz stałych podmian wody, jeżeli masz starą wodę, no to siłą rzeczy te krasnoroste Ci w końcu wyjdą. W momencie, kiedy pojawiały się sinice, nie można mówić absolutnie o tym, że jest to przez brak podmian wody. Wręcz przeciwnie. Powiem Wam, że sinice ubóstwiają, ale to dosłownie ubóstwiają świeżutką wodę, czyściutką, ze świeżutkich podmian. Dodatkowo to, co ubóstwiało. Oczywiście ubóstwiały zbiorniki, w których nie ma za dużo życia. W których ta woda nie ma dobrej cyrkulacji dodatkowo. W związku z tym, co zrobić, żeby się od tych sinic uchronić? No wiecie, uchronić się trudno. Ja Wam mogę powiedzieć, jak z tymi sinicami walczyć. Bardzo częstą metodą, znaczy może podsumujmy sobie. Sinice pojawiały się wszędzie. Sinice są w morzach, w oceanach i w akwariach naszych. Żeby było śmieszniej, wytwarzają one bardzo takie toksyczne cysty różne, które mogą wywołać różne schorzenia u ludzi również. Dlatego też jak pojedziecie nad morze i jest zakaz kąpieli, bo pojawiły się sinice, to absolutnie do tego morza nie wchodźcie. Dlatego, że może to ważyć naprawdę w bardzo negatywny sposób na Waszym zdrowiu. Czy tak jest w akwarium? No słuchajcie, nie mam pojęcia. Jeżeli w akwarium mamy sinice i mączymy tam ręce, które mają jakieś tam rany, być może coś tam złego się z tych mikrocyst dostanie do naszego organizmu. Nie wiem, na ile to byłoby duże stężenie. Nie mam pojęcia, nie jestem lekarzem. Ale obawiam się, że może to nie być do końca zdrowe dla nas, dla ludzi. A tym bardziej może nie być zdrowe dla zwierzaków, które mamy w swoim akwarium. Także lepiej jak najbardziej unikać cyjanobakterii, czyli sinic, a jeżeli już się pojawiają, to warto je jak natychmiast zniszczyć, zwalczyć je, nawet stosując wszelkiego rodzaju chemiczne preparaty. Bodajże dobrym chemicznym preparatem, który przeciwdziała sinicom, jest Chemiklin. Ja osobiście nigdy w życiu go nie stosowałem, mimo że sinice pojawiały się w moich akwariach kilka razy. Zawsze próbowałem i zawsze zwalczałem tak naprawdę sinice metodą bardzo naturalną. Sprawdzoną, która działa. W związku z tym, no, jeżeli działa, to dlaczego mam lać jakąś chemię do akwarium, jeżeli są inne metody na zwalczenie tego badziewia. No dobrze. Jak wiecie, sinice są w morzach, oceanach, akwariach i tak dalej. Natomiast co sinice lubią?
Sińce lubią czystą wodę, czystą, dobrze natlenioną nawet wodę. Sińce ubóstwiają wody stojące lub wody, gdzie jest mniejszy ruch. Czyli mniejsza cyrkulacja na przykład wody w zbiorniku. Oraz kochają światło. To są trzy rzeczy, o których należy pamiętać. Kochają światło, lubią stojące wody oraz lubią świeżutką wodę. No i dobrze, no to mamy pewną zagwozdkę. Jeżeli chcemy zniszczyć sińce w swoim akwarium, no to można by powiedzieć, że wystarczy, że zbiornik zaciemnimy na jakiś czas. Jeżeli sińce tak kochają światło, no to powinno... No to powinny zginąć. Słuchajcie, jest to prawda. Jeżeli zaciemnimy zbiornik, jeżeli zbiornik zostanie całkowicie nawet zakryty, czyli nie tylko, że wyłączymy mu światło, ale nakryjemy go wręcz jakimś kocem, czy ostreczujemy, aby tego światła dochodziło jak najmniej, rzeczywiście te sińce nam zdechną. Natomiast wraz z tymi sińcami będą nam padać rośliny i się rozpuszczać. Dlaczego? Dlatego, że rośliny również potrzebują światła. No i jeżeli mamy zbiornik rośliny, w którym pojawiły się sińce, no to mamy też swojego rodzaju problem. No bo co? Zniszczymy akwarium, zniszczymy aranżację, zniszczymy większość roślin, które się pojawiają u nas, które kupiliśmy za kaszkulkę, którą musieliśmy zarobić. No i tak, no szkoda trochę, prawda? No cóż, szkoda, ale czasami nie ma innego wyjścia. Ale podsumujmy, znaczy przejdźmy do drugiego elementu. Czyli światło, załóżmy, że nie jesteśmy w stanie zaciemnić całkowicie zbiornika, dlatego że nasze światło, znaczy światło, które jest, to no, nie będzie światła, nie będzie też roślin. Nie będzie też cyjanobakterii, ale zmarnieją nam rośliny. No dobra, druga rzecz, którą sińce kochają, to jest stojąca woda. Stojąca woda, widzicie. I teraz tak, jeżeli sińce tak bardzo kochają stojącą wodę, zresztą one w naturze też się pojawiają latem, kiedy jest duże nasłonecznienie, kiedy wzrasta ciśnienie, kiedy ta cyrkulacja często w jeziorach czy innych, czy morzach jest mniejsza, wtedy jest wykwit sińc. W związku z tym, jeżeli ruch wody będzie większy, jeżeli cyrkulacja wody będzie większa, no to sińce teoretycznie powinny zacząć ginąć. I jest to również prawda. Czyli druga metoda, jeżeli chcemy się pozbyć sińc, powinniśmy zwiększyć cyrkulację wody w naszym akwarium. Trzecia rzecz. Sińce kochają świeżą wodę. To znaczy nie lubią starej wody, która ma powiedzmy więcej NO3. Czyli też są w jakiś sposób wrażliwe na związki, które w tej wodzie się znajdują. No to słuchajcie, no to w jaki sposób najprościej doprowadzić do tego, żeby woda nam się w zbiorniku zestarzała? No prostsze metody jak nie robienie w zbiorniku niczego, no po prostu nie ma. Czyli nie robienie niczego, czyli nie robienie podmian, ewentualnie dolewanie wody, która jest odstała, jest metodą również na zwalczanie sińc. Uwierzycie? No musicie uwierzyć, bo tak naprawdę jest. Czyli jeżeli chcecie poznać moją metodę na pozbycie się sińc, to po pierwsze ograniczamy ilość światła. Nie niwelujemy całkowicie, bo szkoda roślin, które znajdują się u nas w zbiorniku. Ale ograniczamy ilość światła, czyli na przykład skracamy czas świecenia lub zmniejszamy ilość świetlówek. Tutaj akurat świeci mi jedna lampka Aquarela LED Slim, w związku z tym ja obniżam jej czas w tym momencie do 6 godzin świecenia, nie 10, nie 12, będzie świeciła tylko 6 godzin. Dołożę zaraz drugi filtr, który powinien wzmocnić cyrkulację w akwarium. Plus, jeszcze dodatkowo, nie mam zamiaru przez najbliższy miesiąc robić podmian wody w tym zbiorniku. Żadnych. Mam zamiar tylko i wyłącznie dolewać wody, która odparowała, ale też postaram się, żeby to była woda odstała w jakikolwiek sposób, żeby ona nawet postała parę dni, ale żeby nie była taka świeżutka, zimna woda z kranu. Jaki będzie efekt? No myślę, że opowiem Wam o tym za miesiąc. Myślę, że przyniesie to pożądany efekt. Ale jeszcze jedna rzecz. Jak się okazuje, sińce znajdują się, znaczy ich przetrwalniki
znajdują się również w wodzie wodociągowej, czyli w normalnej wodzie kranowej, która nam w akwarium, którą wlewamy do akwarium. W związku z tym najlepiej by było używać do tego specjalnie przygotowanej wody RO. No tak, ale jeżeli nie mamy dostępu do filtra RO lub nie chcemy w bardzo duży sposób i szybko zmieniać tam parametrów wody w naszym akwarium, no to wody RO nie będziemy stosować. No to słuchajcie, najprostsza metoda, jeżeli przetrwalniki znajdują się w wodzie kranowej, to co je na pewno zabije, to przygotowanie tej wody. Ona oczywiście po przygotowaniu będzie też trochę zmiękczona, ale myślę, że w sposób akceptowalny do większości zbiorników. W związku z tym, w przypadku tak małego akwarium jak to, czyli 50-litrowego, czy tam 45 litrów, jest to do zrobienia, czyli jedyne podmiany, które ja będę stosował, to będą podmiany z wody przygotowanej i od stałej. Czyli, to słuchajcie, najprostszy sposób. Nastawię wodę w czajniku, zagotuję ją, odleję do naczynka jakiegoś, następnie drugą, trzecią, czwartą, piątą partię i tak przygotowaną wodę, która ostygła już, będę stosował do podmiany w akwarium. Zobaczymy, jaki to przyniesie efekt. Ja teraz wyruszam na wakacje, w związku z tym, jak będziecie oglądać ten film, to ja pewnie z tych wakacji już będę wracał. Natomiast postaram się Wam może za dwa, może za trzy tygodnie pokazać, jak to akwarium wygląda, jeżeli będzie znowu w kwietniu, a jak ono wygląda, kiedy tego tysiąc już nie będzie. Mam nadzieję, że film wyjdzie ciekawy i że będę w stanie Wam te różnice zobrazować i pokazać. Dobra, podsumujmy. Sinice lubią światło, w związku z tym ograniczamy światło. Sinice lubią wodę stojącą, w związku z tym musimy zwiększyć cyrkulację wody w naszym akwarium. Najprościej dołożyć filtr, dołożyć na powietrze dodatkowe. Oraz sinice kochają wodę, która jest świeżutka. W związku z tym nie podmieniamy wody przez nawet miesiąc, tylko dolewamy wodę od stołu. Gwarantuję Wam, że przy zastosowaniu tych trzech elementów sinice powinny po prostu w trymiga wyjechać z naszego akwarium, samoistnie, i nie powinniśmy mieć z nim więcej problemów. Aczkolwiek mogą się pojawić problemy w momencie, kiedy za szybko będziemy dolewać świeżą wodę. Wtedy mogą rzeczywiście te sinice do nas powrócić i to się zdarza. No to wtedy tą metodę trzeba zastosować jeszcze raz, albo zastosować tą chemię, o której właśnie mówiłem. Ja Wam pokażę przy okazji, jaką mam cyrkulację w tym zbiorniku. Zobaczcie, przy tym filtrze UV-ka, który jest. Filterek jest super, natomiast... Oj, czekajcie. Złapało mi belkę. A wolałbym, żebyście widzieli ruch wody. Tak akwarium wygląda od góry. Natomiast ten ruch wody to tylko widać po hygrofilach, które tutaj w jakiś sposób troszkę falują. Natomiast cała woda, przynajmniej na powierzchni, jest po prostu prawie że stojąca. I to sprzyjało też rozwojowi właśnie sinic. Ops, o coś zahaczyłem. No dobra, moi drodzy. Ja teraz dokładam filtr. Będzie to kaskada Fluvala. Akurat ten filterek mam wolny. Nie chcę wyjmować Pate Mini z innego zbiornika. Aczkolwiek jeżeli kaskada mi nie odpali, to tak zrobię. A tam był z nią jakiś problem, bo ona się zapłuła. No, zepsuła mi się po prostu. Ale to z mojej winy, nieważne. Trochę mnie nie szkoda, więc odpalę ją, spróbuję ją odpalić na 100%. I jak ją odpalę, to automatycznie powinna się znacznie filtracja tego zbiornika, znaczy cyrkulacja wody w tym zbiorniku zwiększyć. No to co? Słuchajcie, życzę Wam wszystkim, abyście tych sinic mieli jak najmniej lub nie mieli nigdy w akwarium, bo to jest cholera, której trudno się pozbyć. No ale mam nadzieję, że przy zastosowaniu tych metod, które ja Wam podałem, no jednak to nie będzie stanowiło aż tak dużego problemu. O, wiecie co? Ruszyłem teraz powierzchnię wody i zobaczcie, widzicie? Pojawiały się drobinki roślin, które praktycznie na powierzchni są nieruchome. Pojawił się też kożuch bakteryjny. No, co świadczy o tym, że po prostu ta cyrkulacja w tym zbiorniku, tylko przy tym filtrze, jest po prostu za słaba. Tak? Postaram się w takim razie tą filtrację zwiększyć. Postaram się zwiększyć cyrkulację. I zmniejszamy oświetlenie. I nie będę nic robił przy akwarium, czyli będę tylko dolewał wodę. Nawet nie będę czyścił szyb przez jakiś czas. I zobaczymy, czy to przyniesie efekt. Pozdrawiam Was póki co serdecznie. Do zobaczenia.